Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Cyberpunka 2077 i dzisiaj dzień jest wyjątkowy, dzisiaj dzień jest specjalny, ponieważ powraca mistrz strzelania, mistrz strzelania. Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku będziemy mieli okazję sobie troszeczkę postrzelać, bo w końcu jestem uwolniony z moich bandaży. Jeszcze leczenie nie zakończyło się do końca, ale jestem już na tyle sprawny, że spokojnie mogę napierdalać tą myszą we wszystkie strony, wyjąć broń i strzelać normalnie do przeciwników, co mnie bardzo cieszy. Dlatego też z tej okazji dzisiaj robimy misję główną, moi drodzy. Mieszkanie numer 303. Jestem już na miejscu. Nie wiedziałem, czy będę w dzisiejszym odcinku już na tyle sprawny, żeby grać na myszce i klawiaturze, ale jestem. Jestem, na szczęście jestem. Dlatego możemy wrócić do strzelania, do robienia losowych kontraktów, do robienia rzeczy, które nie są tylko stricte fabularne i mogę zapisywać F5, a nie wchodząc do menu. Boże, życie na padzie jest takie smutne. Tak więc zostawcie lajka, jeżeli podoba się wam cała ta akcja. A ja wbijam, z tego co pamiętacie, mamy tutaj Takemurę, który porwał siostrę Saburo Arasaki. Nie, siostrę tego Nabuchodonozora nowego, Yorinobu Arasaki. I teraz chyba chcę ją tutaj jakoś przesłuchać. Dlatego też wbijmy do środka. No i zobaczmy, jak to się skończy. Mam wrażenie, że bardzo źle. Ale wiem, że też zakończenie tej misji prawdopodobnie otworzy przede mną możliwość robienia jeszcze jakichś kolejnych dodatkowych questów pobocznych wynikających z relacji z Johnem. Być może, mam taką nadzieję. Tak więc wbijajmy. To jest 303, a wygląda jak 808. Ty, ile razy miałem zapukać? O kurwa! To było tak dawno temu, nie pamiętam. Pamiętaj, żeby zapukać 4 razy. Okej. Dobra. 4 razy miało być. Zapukaj 4 razy. O! I chuj, znowu wybieranie lewym przyciskiem myszy nie działa. Dobra, a zapiszę na wszelki wypadek. Takemura, proszę, nie zastrzel mnie przez drzwi. Okej. Udało się, dobra. Bałem się, że cię dopadli. No, trochę mnie nie było. Zapytam raz jeszcze. Coś ty odjebał! O, trochę nie było w planach tego, co zrobił. Próbowała uruchomić swój lokalizator. Nie miałem wyboru. Zaproponowałem jej herbatę. Porwałeś Hanako Arasakę i zaproponowałeś jej herbatę? Może lubi. Tak, bo odmówiła. Mów całą prawdę o Yorinobu. Nie kombinuj, rozumiesz? Po prostu przedstaw swoje warunki. Okej. Może to mi się uda. Może Johnny nam pomoże w przekonaniu jej. Oczywiście, już teraz daje o sobie znać. Wie, że się dzieją rzeczy związane z nim. No to co? Hej, Hanako. Hanako sama. To człowiek, o którym mówiłem. Faktycznie nie chce pić herbaty. Wysłuchaj, co ma ci do powiedzenia. Bardzo chętnie. Tamtego wieczoru byłem w Konpeki Plaza. Widziałem, jak umarł Saburo Arasaka. Nie został otruty. To kłamstwo rozpuszczane przez twojego brata. Nie mamy nagrania tego w oczach czy coś? Gdybyśmy tylko Braindead wtedy nagrywali. Jesteś szalony, jeśli sądzisz, że będę tego słuchać. Punkowa wersja średnio działa. Wi, nie marnujmy czasu. Jestem po prostu cholernie zdeterminowany. Mam w głowie wasz eksperymentalny biochip. Dzięki niemu przeżyłem postrzał. I przez niego teraz umieram. Jeden z waszych konstruktów nadpisuje się na mnie. I jeśli nie znajdę jakiegoś sposobu, źle się to skończy. Kanako-sama, Vi jest żywym dowodem zbrodni, której dopuścił się twój brat. Możemy udowodnić jego każde słowo, jeśli tylko pomożesz mu z tym biochipem. Takim półżywym dowodem. Kanako-sama? Strasznie zwieszona się wydaje być. Nie wiem, czy ona taka po prostu jest, czy nie chce nas słuchać, focha się. Słyszałeś? Oho! Sprawdź to. O Jezus Maria, oczywiście, że ktoś idzie nas bić. God fucking damn it, no dobra. Nie wiem, czy nie powinienem broni wyjąć, ale na razie zobaczmy, co tam na zewnątrz. Mam wrażenie, że zaraz się tutaj wpieprzy cały szwadron Arasaki. Oczywiście. Jezus Maria, z zewnątrz napierdalają! Wróć do Takemury. Nic, nie wiem, co się dzieje. Błyskowy granat! O kurwa, dobra. Cały... Jo, jebany Adam Smasher przyszedł. Jesus! Okej, okay, zabrali Hanako-samę. Nie będzie w takim razie rozmawiania z nikim. Ale wiecie co?
Kto wie, może nam zaufa. Co z takim murą? Został tam! Jest już trupem! Nie chcesz do niego dołączyć! Pierdole, ja chcę do niego dołączyć! Jak go uratować? Którędy? Nie jestem pewien. Mam tam skoczyć na górę z powrotem? Dam radę? Jebać to, gdzie jest mój shotgun? Shotgun będzie tutaj najlepszy. Ty! Dam radę tam? No nie dam rady tam już skoczyć. Gdzie jest Takemura? Słyszę ich, są w korytarzu. No i zajebiście, zaraz wszystkich rozstrzelamy i będzie po problemie. Gdzie jesteście, gnoje? Gdzie jesteście? Woo! Lecimy! No teraz przynajmniej każdy strzał z shotguna trafi. Ała! Coś mi jebło. Ja przez ściany mogę strzelać? Nie wszystkim. W dużej mierze tak, nie wszystkim co prawda. Przegrzanie! Netrunner jakiś mnie tutaj w takim razie próbuje atakować, co? Dobra, X-em się leczę, muszę o tym pamiętać, żebym nie zapomniał, jak się gra w tę grę. O! Jak pomóc Takemurze? To jest moje pytanie. O, oślepiają mnie latarkami. Pieprzeń, masz granat, suko! Okej, dobra, podleczmy się. To jest granat tnący, on powinien zrobić co nieco. Tutaj jest jebany netrunner. Nie ma, kurwa, netrunningowania mnie! Dobra, wszyscy postrzeleni. Ktokolwiek był tam jeszcze żyje, już nie. Okej, dobra, jest git, podnosimy z was wszystko, będziecie kurwa płonąć. Gdzie jest Takemura? Ja bym naprawdę mu chciał pomóc. Tylko jak? Nie chcę się wydostawać z budynku, nie ma sposobu na... Kurwa, umieraj. Czekajcie, gdzie on jest? To było gdzieś na piętrze, czy ja dam radę jeszcze wejść na piętro? Nie mam zielonego pojęcia, czy gra by mi powiedziała, że ja mogę wrócić po Takemurę? Nie powiedziałaby mi, że mogę wrócić po Takemurę, to jest zamknięte. Chciałbym wrócić po Takemurę, taki jest mój cel w tej chwili, wrócić po Takemurę, pomóc Takemurze. Jak się cofnę z powrotem do miejsca, w którym zaczynałem, i tak wszyscy tutaj nie żyją, problemu z tego nie będzie żadnego. Kurwa, tutaj jakoś do góry z powrotem pozwoli mi w ogóle? Tak, pozwoli! Tutaj jest chyba Takemura. Ooooo! Dobra, mam was. Udało się! Ha, ha, ha! Sukces! Mamy go! Żyje jeszcze i tyle zajebistych broni do podniesienia. Gdzie są pozostali? Później podziękujesz, teraz trzeba się stąd wydostać. Właśnie, spierdalamy stąd, hopie. Dobra, bardzo chętnie. Udało się, czyli o to chodziło, żeby tędy wrócić. Co to jest, kurwa, mogę to zbadać? Zużyta apteczka, na chuj mi to jest wszystko. Tutaj jakąś amunicję jeszcze widzę. Nie wiem, czemu czasami znaczniki mi się pokazują, a czasem się nie pokazują. Jak skanuję. O, tutaj na przykład, widzicie, pojawia się i znika, kurwa, nie wiem o co chodzi. Muszę to dokładniej zbadać, ale to już nie w tej chwili. Chcę podnieść to wszystko, co się tutaj znajduje. Może być przydatne do czegokolwiek. Dobra, gdzie jest ten pustostan cały? To mogę, tutaj nic nie mogę, dobra. Tutaj będzie przejście, gówno widzę, niestety gówno widzę. Tędy dam radę przejść, okej. To atak! Wow, gratulacje! Wiesz co, chłopy, tak właściwie to wy atakujecie mnie, a nie ja was. Dobra. Lecimy z Takemurą, teraz jesteśmy we dwóch, damy im radę. Strzały w głowę z karabinu, niezwykle skuteczne, jak zawsze. Podnosimy, wszystko podnosimy. Umierajcie, koledzy, umierajcie. Dobra, najważniejsze znaczniki zostają na ekranie, to się liczy. Nic, kurwa, nie widać, to jest mój problem, jest ciemno jak w dupie. Gdzie małego wsparcia? Siedź cicho, Takemura, gdzie ty, kurwa, jesteś? Nic nie widać! Jest tak zajebiście ciemno. Tutaj są jakieś drzwi, mogę którekolwiek otworzyć? On tutaj jakby gra sugeruje, jakbyśmy tędy mieli przejść. Tam jacyś ludzie krzyczą. On coś powiedział o jakimś pustostanie. Ucieknij przez opuszczone mieszkanie. Dam radę je otworzyć w jakikolwiek sposób? Te drzwi mogę zhakować? No nie, chyba nie. Dobra, chuj. Takemura, jak my mamy stąd, kurwa, wyjść? O Jezus Maria, ten potężnie w głowę oberwał. Boże, ta legendarna broń naprawdę daje radę. To trzeba przyznać. Może twojego pistoletu w takim razie mogę wypróbować. Dobra, wychodzimy dołem. Takemura? Słuchaj, nie opuszczaj mnie, wszystko będzie dobrze. Dobra, nie mogę zepsać podczas walki, nieważne. Nie wiem, czy ten pistolet będzie tak skuteczny jak standardowe pistolety, których mogę używać. Dobra, tutaj mamy wyjście. Takemura, chodź! Nie zostawię cię! Tak coś czułem, że dam radę wskoczyć, tylko musiałem to jakby lepiej potestować. I wychodzimy! Ha, 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 ha. Ostrożnie! Jest dobrze. Musimy się rozdzielić! Osobno mamy większe szanse! Co ty nie powiesz? Chłopie, ja tu zdycham na chodniku! Nie wiem, czy mam jakiekolwiek szanse. A ty mi mówisz, że osobno większe. God damn it. Gdzie mnie teraz przeniesie? Co się ze mną stanie? A cóż, to Hanako nie wypaliła. Myślisz, ani trochę. Te tanie przydrożne motele budują specjalnie dla takich jak my? Zjebana klimatyzacja, zużyte igły pod materacem, zapchany kibel. Jakiś czas później. Dobra, czyli się udało schować w jakimś motelu losowym. Serio? Rozejrzyj się. Kto tutaj nocuje? Narkomani. Kilka kilometrów od Night City. Jeśli ktoś wyjeżdża z miasta, to jedzie przed siebie.
Jeśli ktoś wjeżdża do miasta, to śpi kurwa w mieście. Po chuj komuś motel pośrodku niczego. Nie wiem, może lubi takie... Powiem ci, kto tutaj nocuje. Pierdoleni przegrańcy. A myślałem, że mamy przesranę, kiedy Takemura porwał Hanako. To właśnie się dzieje, kiedy zaczynasz mieszać się w sprawy korporacji. Johnny, ale przecież to jest twoje hobby. A tak naprawdę wpadłeś do szamba. Jeśli ktoś zapuka do drzwi, wal bez ostrzeżenia. A jeśli to będzie Takemura? Odkąd się rozdzieliliśmy, minęły 24 godziny. Wciąż nie nawiązał kontaktu. Dorwali go. Jak to dorwali go? Jest niezły nawet bez wszczepów. Sam widziałeś. Jest niezły nawet bez wszczepów. Ale czemu bez wszczepów? Wszystko u niego działa. W Night City nie wystarczy być niezłym, jeżeli działasz sam. Słyszysz? Samochód. Tu, o tej porze. Kurwa. Oho, kto przyjechał? Shotgun w łapie, Takemura może? Palec na spuście. O, bardzo chętnie. Cały czas jestem gotowy do wystrzału, aż ręka mi się dziwnie wygina. Johnny, wyszedłbyś tam sprawdzić, co się dzieje. Na pewno mój zasięg percepcji jest odpowiednio szeroki. Mam wiadomość adresowaną do Bill. Okej, a ty to kto? Nie podchodź na drzwi. Wiem, że ktoś tam jest. Hanako Arasaka. Kto tam? Ona wydaje się być zdecydowana, że wie faktycznie, że my tu jesteśmy. Nie będziemy tak rozmawiać. Proszę otworzyć. Dobra, okej, no. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Jestem uzbrojony, niczego nie próbuj. Wreszcie. A ta to kto? To nie jest Hanako? To na ścianie. To krew. Czy gówno? Odebrali im za to jedną gwiazdkę. Gdzie ta wiadomość? Saska, co ma światła w nogach. Ty jesteś zaraz wiadomością? Zaczniemy. Co mamy zaczynać? Czyżby Hanako jednak nam uwierzyła? Może przesyła wiadomość? Co prawda nie pogadaliśmy z nią dłużej, ale... Albo proxy. A, okej. Okay. Hanako przez nią pewnie przemówi, co? Jak nic. Na początek ustalmy jedno. Wciąż sądzę, że jesteś szalony, ale... Hanako Arasaka? Ale nie mogę już dłużej się okłamywać. Wierzę ci. Ja! Jak mnie znalazłaś? Chyba nie myślałeś, że wystarczy wyjechać z miasta. No, jest na topce Arasaki. Wspomniał o tym, że założył ci lokalizator. A nawet gdyby tego nie zrobił, kiedy Arasaka chce kogoś znaleźć, znajduje go. Dziwka. Dobrze mówisz, Johnny. Wiesz, co dzieje się z Takemurą? Rozdzieliliśmy się w trakcie ucieczki. Przebywa w bezpiecznym miejscu. Na razie to wszystko, co powinieneś wiedzieć. Czyżby ona o niego zadbała? To dobrze. I co masz zamiar zrobić z tą wiedzą? Yorinobu zadał cios w samo serce korporacji. Muszę działać, dopóki ta rana jest świeża. A ty mi pomożesz. Jesteś świadkiem jego zbrodni. Mhm. Ale najpierw ty pomożesz mi. Chyba nie wyraziłam się jasno. Muszę działać szybko. Mnie też się śpieszy. Umieram. Mój trup będzie kiepskim świadkiem. To nie? Rozumiem. Zanim to do sądu trafi... Muszę wiedzieć wszystko, co możesz mi powiedzieć o Mikoshi. Mikoshi było jednym z flagowych projektów mojego ojca. To forteca danych z serwerami umieszczonymi na stacjach orbitalnych. Pomyśl o niej jak o bibliotece konstruktów osobowości. Albo jak o więzieniu. To tylko kwestia perspektywy. W każdym razie nie znajdziesz tam dla siebie ratunku. Nie bez szczegółowej wiedzy na temat biochipu i sposobu zgrywania konstruktów. Aha. Udało mi się dotrzeć do Alt Cunningham. Tej Cunningham? Tej samej, która wynalazła Soul Killera. Teraz dysponuję jego zmodyfikowaną wersją. To więcej niż użyteczne. Zlokalizowałem waszą zgubę. Hellman próbował schować się pod skrzydłami Kang Tao. Pogadaliśmy. Twierdzi, że Engram prędzej czy później mnie pożre. Tego procesu nie da się zatrzymać.
Zadziwiająco sceptyczne podejście, jak na człowieka nauki. Przynajmniej zdobyłem od niego specyfikację biochipu, a na niej pełną dokumentację techniczną projektu. Mamy całkiem sporo. Będzie przydatna. Nawet bardzo, skoro Hellman wciąż żyje. Skontaktuję się z nim i wytłumaczę, że Zarasaki nie odchodzi się tylnymi drzwiami. No, że niech dostanie w dupę. Co teraz? Spotkajmy się osobiście. W Embers. To dyskretny lokal w centrum. Tylko pamiętaj o jednym. Od tego momentu oboje musimy być bardzo ostrożni. No dobra, czyli laska ma jakiś plan w takim razie. Rozłączyła się już? Rozłączyła się. No, to by było na tyle. Robota bycia proxy. Jesteś człowiekiem, który po prostu pojawia się jako... Co? Konsultant do przekazania wiadomości. Tak, z siepaczami przynajmniej już mieliśmy do czynienia. Ale to... co coś nowego. Cieszę się, że rozumiesz. Właśnie weszliśmy na zajebiście cienki lód. Cóż no... nasza sytuacja od początku nie była dość stabilna. Trzeba było nowatorskich metod szukać rozwiązania naszego problemu. Nie ukrywajmy tego nawet. Komu bije dzwon? O, siema Johnny. Co tam? Jeszcze kilka słów o porcelanowej dziwce? Kurwa! O Jezus! Na co mam się kurwa przygotować? Co mi się dzieje? Kurwa! Dobra, widzę, że kolejna załamka. Ty, lewa ręka! Lewa ręka mi się... Johnny... jeszcze nie umierasz. Zajmę się tobą. Jak się zajmiesz, kurwa? Przejmie kontrolę i mnie zaprowadzi do szpitala? Do Reaper Doka, kurwa, w ściekach ukrytego obok ogromnych krokodyli? Johnny... co się właśnie... zapach to bryza. Wstawaj. Ocean wygląda pięknie o tej godzinie. O, które to były czerwone tabletki? To były chyba te, które miały to powstrzymać, nie? Ale nasza lewa ręka robiła się taka jak ręka Johnego. Prawie. Ojej. Masz rację. Ocean jest piękny. Jedna z niewielu pięknych rzeczy, która chyba została w świecie. To Pacyfika? Co to za budynek? Dawny hotel Pistis Sofia. Jesteśmy jedynymi gośćmi. Chcę ci coś pokazać. Chodź. Trzymałeś w ręku pseudoendotryzynę. Bez niej cholernie trudno funkcjonować mi w tym ciele. Niby jesteś nieprzytomny, ale mam wrażenie, jakby twoje uśpione ja walczyło ze mną. Wow! Kurwa, dalej mi się złe rzeczy dzieją. Nowe zadanie metamorfozy. O, Bożu, Bożu! Dobra, czyli on zażył ten lek, który podbijał jego obecność w naszym ciele. Albo chciał? Albo to zrobił? Nie jestem pewien. Dalej pojawiają się przedmioty, które zebrałem z tamtych typów. Nie bądź głupi. Gdybym chciał zdobyć pełną kontrolę, wziąłbym ją wcześniej. Och, kurwa, no cienko jest ze mną i to bardzo. Wierzę ci. Naprawdę wierzę, naprawdę. Już było widać na początku, jak bardzo on potrafi mieć na nas wpływ, zaraz po wypadku. I gdyby chciał nas rozjebać do końca, to by to po prostu zrobił. Takie mam wrażenie. Ma takie możliwości. Co tam, wchodzimy do środka? Ewidentnie chyba mi to sugeruje. Dasz radę. Chyba potrzebuje się położyć, coś tak czuję. Mam nadzieję, że nie ma żadnych strzykawek pod oknem albo szkła. Najpierw trafiliśmy do motelu pod miastem, teraz do jakiegoś hotelu w Pacyfice. No dawaj. Stoję nad skrytką. Chciałbym, żeby się otworzył i wyciągnął zawartość. Moi drodzy, to jest dokładnie to, co udało mi się dowiedzieć, jest wątkiem pobocznym związanym z odkrywaniem przeszłości Silverhanda. Bardzo mnie to cieszy, że udało mi się do tego dotrzeć, że to w ogóle się włącza i działa. Wiecie, różnie bywa w cyberpunku. Co my tu znaleźliśmy? Należy do ciebie. Teraz już. Nieśmiertelnik. 50 parę lat temu. Wojna w Meksyku? Kiedyś byłem młody i głupi jak ty. Ja ciągnąłem się do korporacyjnej armii.
W Meksyku odkryłem, że obojętnie o co chodzi w wojnie, zawsze wygrywają korporacje, a przegranymi są zwykli ludzie. I postanowiłeś o tym śpiewać? Najpierw zbierałem z armii. Potem zamknąłem się w tym pokoju i przez miesiąc patrzyłem z łóżka, jak obraca się wentylator. Bardzo chciałbym teraz położyć się i patrzeć w wentylator aż do końca świata. Dlatego cię tu przeprowadziłem. Chcę, żebyś przeskoczył ten etap, bo inaczej umrzesz w łóżku. Dlaczego mi to dajesz? Wyobraź sobie, że jesteśmy razem na wojnie, walczymy ramię w ramię. Przyjąłbyś na siebie wymierzoną we mnie kulę? Tak. To nieśmiertelnik człowieka, który w Meksyku poświęcił za mnie życie. Dużo myślałem o naszej sytuacji. Chcę jasno powiedzieć, że nic nie knuję. Uratuję ci życie, a gdy przyjdzie czas, dam się wykasować. Nieśmiertelnik będzie ci przypominał o mojej obietnicy. O! Jak miło z jego strony! Bądźmy dla niego mili, wiecie co? Jeżeli on tak faktycznie zmienił nastawienie do nas, to zmieńmy nastawienie do niego. Chyba zrobiłbym dla ciebie to samo. Dziękuję. Myślę, że jeżeli już mamy pasażera, lepiej się z nim dogadywać. Trudne pytanie. A masz jakiś lepszy pomysł? Jeszcze nie, ale mam prośbę. No? Adam Smasher. Facet, który mnie załatwił. Zajebiemy. Cokolwiek się ze mną stanie, chcę mieć pewność, że skurwysyn gryzie piach. Niewiele jego prawdziwego ciała zostało, więc wystarczy chyba dupnąć w ten kawałek głowy, który mu tam wystaje. Smasher? Serio? Teraz nagle ci się przypomniał? Kiedy ostatnio go widzieliśmy? Nie było okazji się przywitać. Dlatego teraz musimy go znaleźć i załatwić tę sprawę raz na zawsze. Okej, rozumiem. Ja bardzo chętnie go załatwię. Chcę, żeby poszła z tobą Rogue. Ta sprawa jest dla niej tak samo ważna jak dla mnie. Czyli mam powiedzieć Rogue wszystko? Chyba lepiej, żebym ja to zrobił. Osobiście. O, cholera. Ambitnie, chcę kontroli dostać. Na chwilę przejmę kontrolę nad twoim ciałem. Zdajesz sobie sprawę, że dla mnie to wcale nie brzmi jak świetny plan. Porozmawiam z Rogue o sprawie Smashera i się wycofam. Obiecuję. Dobra, jak już tak mu ufamy, to mu zaufajmy w pełni. Ciekawe jestem, co z tego wyjdzie. Naprawdę, będąc po stronie Johnego, mam wrażenie, nic nie tracimy. Jeżeli jakby i tak dążymy do odebrania mu jakiejkolwiek kontroli, wywalania go z naszego mózgu, ale jeżeli faktycznie to jest Johnny i chce domknąć jakieś rzeczy i zmienił do nas nastawienie i faktycznie on chce po prostu załatwić to, co chce załatwić przez nas, dajmy mu tę możliwość. Muszę wiedzieć, co dokładnie planujesz. Powiem Rogue prawdę i poproszę ją o pomoc. Cześć. Wyrzucili mnie z piekła i pomyślałem, że wpadnę do ciebie. Wystarczy, że wspomnę Rogue o Smasherze. Podam jej go na tacy i przypomnij sobie dawne czasy. Zgoda. Dobrze, zrobię to dla ciebie. Dziękuję. Zawieź mnie proszę do Afterlife. Obiecuję, że nie pożałujesz tej decyzji. Czuję się trochę lepiej. Chyba powinienem już iść. Nadal czuję ból w okolicy serca. On już chyba nigdy nie minie. To mi się podoba. Będziemy wykonywali jakby... Będziemy naczyniem, przez które Johnny wykona swoje ostatnie pragnienia i życzenia. Ale podoba mi się to. Jakby wierzę w to, że nic... Wierzę w to, że nic mi się w związku z tym nie stanie. Ale jeszcze nie dzisiaj. Wierzę, że nic mi się w związku z tym nie stanie. Akt trzeci. O proszę, akt trzeci się rozpoczyna teraz, co? Akt trzeci, czyli ostatni, jak możecie sami się domyślić. Jestem prawie pewien, że w tej chwili, jeżeli bym poszedł do finałowej misji, to dostałbym informację na temat tego, że to jest ostatnia okazja, żeby zrobić cokolwiek innego. Nowy quest, gdzie jest Johnny? Ja w ogóle mam dla was ciekawą jedną rzecz, którą chcę wam pokazać, o której wy żeście mi powiedzieli w komentarzach. I dotyczy ona miejsca, które jest zaraz obok. Zobaczymy, czy uda mi się to zrobić, bo jakby nie rozumiem w 100% jak to ma działać, ale spróbujemy. Nie straciłem, mam nadzieję, żadnej broni. Tutaj jakaś strzelba mi zastąpiła mój pistolet, który miałem wyekwipowany. Ale jest spoko, nadal wyglądam jak pajac. Ale to już będzie kwestia jakiegoś głębszego rozkminienia tego, jakie bym chciał sobie wykraftować rzeczy do ubrania i tak dalej, i tak dalej. Nie bój nic! O wow, co się tutaj dzieje?
Animalsi, widzę, jakieś rozpierdol robią na plaży. Halo? Bierzcie jego, skurwysyno! Co się tam, kurwa, dzieje? Ludzie się biją ze sobą. Ty, gościu, typo zastrzelił na chwilę. O Jezus Maria. No ja nie wiem, co wy tam, chłopaki, odwalacie. Jakby z jednej strony nie muszę się do tego włączać, z drugiej strony mam wrażenie, żebym mógł. Ale tam, animalsi się chyba z voodoo boysami biją. Jedną rzecz mógłbym zrobić, tam pójdź i pozbieraj to, co z nich powypada. Ale wiecie co, ja mam lepsze zajęcie teraz, lepsze zajęcie. Nowy wyścig, co? Ale SMS-ik jakiś, napiszesz coś do mnie, jakieś SMS-e, SS-e? Hej, kolejny wyścig. Dyspozytorka policji. Do wszystkich jednostek wspierających działania NCPD. Podejrzenie przestępczości zorganizowanej przy Eden Beach Mega Ride. Na miejscu jest wyjątkowo niebezpieczny Stanislaus Zbyszko, kierujący grupą kosiarzy. To siatka przestępcza trudniąca się przemytem. Za zneutralizowanie zagrożenia władze Night City wypłacą nagrodę. Stanislaus Zbyszko, co? Takemura jeszcze dzwoni. Tyle rzeczy. Ojej. Twoja kryjówka spalona. Chyba dosłownie. Gdzie teraz jesteś? Czyli żyje, chłopak. Koniec z pustostanami, V. Nie gniewaj się, ale na razie tylko tyle mogę powiedzieć. Czyżby znowu wrócił do łask Arasaki? Wiesz może, co dzieje się w Arasace? Tylko tyle, ile da się wywnioskować z wiadomości w telewizji. Miyori Nobu i jego marionetki strzeżą się do kamer i zapewniają, że wszystko jest w porządku. Ale wiesz co? Im szerszy uśmiech, tym bardziej fałszywy. Rozmawiałem z nią. Nie twarzą w twarz, ale rozmawiałem. Wiesz, o kogo chodzi. Wiem. Ze mną też się skontaktowała. Zagraliśmy, jak to mówicie, wabank. I opłaciło się. Wciąż trudno mi w to uwierzyć, ale to prawda. Mówiłem. Złożyła ci ofertę. Jesteś nieźle poinformowany. Muszę w ogóle odpowiadać? Wiem tylko tyle, ile Hanako sama zechciała mi powiedzieć, czyli niewiele. Więc tak, proszę. Ach, cholera jasna, pieprzone bronie. Wkrótce mamy się spotkać osobiście. Bardzo dobrze. Trudno o czytelniejszy znak, że ci ufa. Będziesz tam? Jeszcze nie teraz. Wciąż szuka mnie Arasaka, nie możemy ryzykować. Nie, dobra. Ale to już tylko kwestia czasu, V. Coś jeszcze? Czyli wychodzi na to, że po prostu ona być może pomogła mu w ucieczce, umieściła go w jakimś bezpiecznym miejscu, ale za plecami Arasaki. Jak się miewa Oda? Wyliżej się z tego? Arasaka zapewniła mu najlepszą opiekę medyczną, ale nie wiem, czy to wystarczy. Zraniona duma zrasta się wolniej niż kości. To ten jego ziomek chyba, z którym walczyliśmy. I go zostawiliśmy przy życiu. Do usłyszenia. Dobra, trzymaj. Trzymaj się, Takemura, w takim razie. Dobra, nasz dziennik. Mamy tutaj właśnie misję, gdzie jest Johnny. To w ogóle jest bardzo interesujące. Oliwa do ognia to jest to, na czym skończyliśmy poprzedni odcinek. Tutaj mamy, komu bije dzwon. Obaj wiedzieliśmy, że ten moment w końcu nadejdzie. Umrzesz, jeśli czegoś szybko nie wymyślimy, a ja razem z tobą. Nadszedł czas na ostatnią nagrodę. Wydaje mi się, że to jest jedna z ostatnich misji w fabule. Dlatego na razie chciałbym zobaczyć sobie inne rzeczy. Ale zanim zobaczymy inne rzeczy, tutaj jeszcze mamy co nieco do zrobienia, moi drodzy. Chociażby na przykład tą wieżyczkę, którą chciałbym sobie wyłączyć. To jest chyba to podejrzenie przestępczości zorganizowanej. Tak, bardzo niskie ryzyko, no nie będzie to większym problemem, takie mam wrażenie. Ale tutaj jest jedna aktywność, której chciałbym się podjąć i chciałbym wam zaprezentować, co z tego wyniknie. Dobra, mordujemy ich w takim razie. Jak już mówiłem, nie będą raczej stanowili problemu. Jak zresztą widzicie, bardzo niskie ryzyko walki z nimi w jakikolwiek sposób. Mają jakieś mega niskie poziomy, widzę, ty. A co z tym normalnie, tą bronią, bo nie korzystałem z niej jeszcze za bardzo. Proszę bardzo, przez wszystkie ściany, kurwa, morduję ich jak chcę. Tylko przez to, że muszę jebańca naładować, czasami nie jest tak łatwo aż tym trafić. Czekajcie, tutaj to jest wieżyczka, ją bym sobie wyłączył, bo one są denerwujące, bo... No nawet jeżeli nie są super mocne, to mają całkiem dużą siłę rażenia. Coś do mnie strzela? Ja płonąłem, dlatego, dobra. Jakby ogień, który trawi nasze ciało, jest wytłumaczeniem bardzo wielu rzeczy w Night City. Netrunner, naprawdę? Kurwa, netrunnerko, nie denerwuj mnie. Dostrzelę się do niej. Haha, dostrzeliłem! Dobra, i nie żyję. Tak, bronie power, które można naładować w takim stopniu
i wszyscy giną jak mierne szmatniczki. Cyk, cyk, cyk. Mistrz strzelania, mistrz strzelania. Gdzie jeszcze jesteście, kurwa? Kamera jebać, kamera jebać. Człowiek umiera. Ktoś jeszcze? Coś jeszcze? Halo, halo? Halo, halo, dzień dobry. A ty jesteś czym? Kamerą? Nie wiem. Kamera? Nie wiem. Dobra, już chyba nikogo tutaj nie ma. A nie, przepraszam, kamera, bye! Okej, okay, jest chyba git, tak mi się wydaje. Muzyka tak trochę ucichła. O nie, jestem przeciążony, fuck me, dobra. Muszę coś porozkładać, bo tych broni nazbierałem niesamowitą tonę. Dlatego sobie to tutaj podziabdziam. O nie, robiłem małe oczyszczanie moich modów i niestety w związku z tym też pozbyłem się moda, który sprawiał, że kraftowanie i rozkładanie rzeczy na części było momentalne. To był niesamowicie miły upgrade na quality of life. Zadanie ukończone. Dziękuję ci NCPD, że za taką niesamowitą rozrywkę jeszcze mi płacicie. Naprawdę, doceniam. Tutaj jakieś niebieskie rzeczy chyba gdzieś leżały. Tak właśnie, drogi skanerze. Jakaś tam kamizelka, broń do pod... Kurwa, znowu jestem przeciążony. O! Ale poziom dostaliśmy, moi drodzy. Poziom, poziom. Ale spokojnie, ja nie przyszedłem tutaj tylko i wyłącznie napierdalać się z ludźmi. Przyszedłem tutaj w bardziej światłym celu. Zaraz zresztą się dowiecie. Przepraszam. Waga! Malejąco. Co mam najcięższe? Ten karabin snajperski Overwatch. Mówiliście mi, że to jest wyjątkowy karabin, ponieważ jest to też jedyny, który ma tłumik w tej grze. Ale że ja jakoś specjalnie nie operuję karabinami snajperskimi. Troszeczkę nie mój build, to nie jestem do końca zainteresowany. No ale dobra. Wszyscy nie żyją. Broń mogę schować w sumie. Coś tutaj ciekawego jeszcze gdzieś leży. Ktoś coś miał? Nie wydaje mi się w tej chwili. Tutaj mamy kolejkę, na którą z tego co mi wiadomo dam radę wsiąść. Tylko czy to jest to miejsce, w którym się na nią wsiada? Ty, a tu jeszcze kurwa ktoś żyje, siema. Uhuhu! Dobra, skradanie się mi poszło do góry, to jest całkiem niesamowite, nie wiem z jakiej racji. Schemacik dostałem, zapis rozmowy, jakaś broń tactician. Dobra, i kolejne cudowne rzeczy, które mogę tutaj popodnosić. I fiolety zawsze bardzo chętnie, celowniki, niecelowniki, dużo niebieskich rzeczy. Poproszę, zaraz znowu będę przeciążony i znowu będę rozkładał tonę rzeczy. Tak, zdecydowanie się tak stanie. Cholera, czy tutaj jest wejście na tą kolejkę, czy może gdzieś indziej? Nie jestem pewien. Potrzebuję miejsca, w którym się wsiada na kolejkę, ponieważ tam można aktywować jedną rzecz, która dość mocno mnie interesuje, ale to chyba nie będzie tutaj. Jakieś luźne jeansy, eurodolary, zapisy rozmów, zielone w rzeczy, fajnie, amunicja. Zbieranie amunicji to jest dopiero bezsens, można jej tyle wykraftować za tak niską cenę. Wydaje mi się, że muszę pójść w tamtą stronę. Napisaliście mi o tym w komentarzach, ja stwierdziłem, że warto by było się tym zainteresować i tam też w tej chwili zmierzam. Ja pierdolę, czy ja mogę to wszystko zhakować? Odwrócić uwagę przeciwników wielką kurwa kolejką? Całkiem epicka opcja. Żyję. Wow, chłopie, gadaliśmy przez chwilą przez telefon. Naprawdę nie musisz mi teraz takich rzeczy mówić. Domyśliłem się, że żyjesz, wiesz? Domyśliłem się, tak. Dałem radę. Nie było to łatwe, ale połączyłem A z B, B z C i rozkminiłem, że jednak, kurwa, żyjesz. Dobra, mamy tutaj taką trochę hardkorową trasę, którą planuję tam dojść, ale czy mi się uda? Być może. Z double jumpem wszystko mi się uda. Oj, oj, okej. Dobra. Miejsce, gdzie się wsiada na tą jebaną kolejkę. Tutaj się zbliża tak bardzo jakby do ziemi, nie do ziemi. Tak, tam jest chyba taka stacja, gdzie można na nią wsiąść. Haha! O to mi chodziło. Tutaj mamy start tej kolejki. Nie wiem, czy ona działa, czy ona jeździ, czy ludzie z niej aktywnie korzystają, czy to będzie może jakiś haks, ale wydaje mi się, że tak jest. Mogę? Mogę? Przeanalizuj. Wagonik kolejki górskiej. Mogę do niej wsiąść? Powiedzcie mi, że mogę, bo ja wiem trochę, że mogę. Czy ja muszę ją może odpalić najpierw na przykład? Otwórz zamknięty. Dam radę tu jakoś wejść? Powiedzcie mi, że dam radę. Na czarną godzinę. A co to jest znowu? Przeczytaj wiadomość od nieznanego na... okej. SMS. Claire Russell. Spotkajmy się Notel Motel. Pokój 210. Kto to? Ty, kto znowu do mnie pisze? Jesus. Tajemnicza klientka w Notel Motel. Okej, zobaczymy. Ty, no mówiliście mi, że da się wsiąść do kolejki i nią pojechać. Tylko nie umiem tego zrobić. Nie mam w tej chwili przycisku interakcji. Mam takie... O kurwa. No dobra, dobra, nie spadłem daleko, nie spadłem daleko. Dam radę wrócić. A chuj, no i nie wlezę tutaj teraz. Kurwa, którędy wejść do środka z powrotem. A może tam dam radę wsiąść na nią na przykład? Nie, to jest jakieś takie losowe molo. Kurwa, schody mi dajcie, błagam.
Kolejny jakiś taki szalony quest mi się pokazał, którego jakby konkretna fabuła jest dla mnie wielką tajemnicą. Może jak zrobię tak... Jo! Nie, nie udało mi się. Wysportowanie mi tylko rośnie coraz bardziej. Kurwa, czy to jest winda, czy to są zwykłe drzwi? Zaprowadzi mnie to gdzieś? Nie, jest zamknięte. Kurwa, czekajcie, ja to muszę obczaić. Dobra, okej, rozkminiłem sobie mniej więcej, jak to może wyglądać. W międzyczasie napisał do mnie też River Ward, który nam... Aha, mogę zadzwonić do niego. Niekoniecznie chciałem. Jestem w kontakcie. Aha, dobra, rozłączył się od razu. Zajebiście, fajna pogadanka, spoko, dzięki. River Ward, komunikator. On do mnie napisał, tylko czemu mi tego nie otwiera od razu? A dzięki, że wpadłeś do nas, naprawdę dobrze się bawiłem. Masz super rodzinę, dzięki za zaproszenie. O, co za miłość, co za miłość. Przyjaciół też mam bardzo spoko, zauważ. Dzięki za wszystko, musisz koniecznie jeszcze raz nas odwiedzić. Tutaj mamy też wiadomość od Rivera, mamy też ostatni wyścig eliminacji. No hej, kolejny wyścig tym razem na moim podwórku, więc pomóż mi przypomnieć lokalsom, że Claire nie wali się w chuja. Widzimy się na rogu, bla, bla, bla. Jasne, Claire, pokażemy im! Mhm, coś jeszcze odpiszę? Nie, chyba nie. Było błędnie, naprawdę nie ma żadnych paragrafów, będę w kontakcie. Dzięki, River, uważaj na siebie. Dobra, tutaj zrobione, odpowiedź jeszcze jakaś jest tam możliwa, chyba nie, tak mi się wydaje. Joss cię pozdrawia, nie masz pojęcia jak dobrze widzieć ją, Boże, napuchniętą przeczytałem, to by było tragiczne. A więc, po przeskanowaniu widać, że usterka podsystemu zasilającego, niesprawny z powodu braku zasilania, szybko jest wściekła Santo Domingo, okej. Ja przyznam się, wyszukałem sobie w internecie, że wydaje mi się tutaj, gdzieś... Dam radę naprawić skrzynkę, która zasila całego roller coastera. Wypiąłem kabelek, przepiąłem drugi, tamten działa, ten nie działa i teraz co? I teraz chyba dam radę wsiąść, nie? Hahaha, daję radę, okej. Kolejka górska, moi drodzy. Cóż, w czasach, kiedy umieramy, ponieważ były Rockman nadpisuje nam mózg za pomocą magicznego chipu, możemy przejechać się roller coasterem. Ja będę piszczeć? Ty będziesz kurwa piszczeć. Byłeś kiedykolwiek na roller coasterze? Pewnie nie. Ale powiem wam, nie ufam, trochę nie ufam tym torom, są takie dziwne, płaskie. Ja wiem, że niby nowoczesna technologia, ale to się może różnie skończyć. Wjeżdżam na razie na górę, dopiero potem będziemy zasuwali. O, roller coaster z Johnem Silverhandem, jak miło. Nie będzie tutaj chyba niczego niesamowitego, ale on autentycznie w zapięciu trzyma się tego. Może wiecie, dam radę jo zrobić. Zaraz będzie kolejna wspinaczka. Jakie piękne widoki, co tam się w ogóle znajduje, tam w oddali, co to kurwa jest? Jakieś, nie wiem, wielkie budynki, jakaś tama, zasilanie, tutaj podwodne tunele, Night City, banery wyświetlane aż do nieba. No fajny widok, uwaga, uwaga, uwaga! Kurwa jazda! Kurwa, kurwa! Ręce w górę! Ja pierdolę! Gdzie się drzesz? Jeszcze nie jedziesz w dół! O, jakie zajebiste! A muszę przyznać. Trochę drętwo ta kolejka jeździ. O kurwa! Jeden i drugi jest obsrany na tej kolejce. O, brakuje mi roller coasterów, naprawdę. Nigdy nie byłem w Energylandii na przykład. Muszę się tam kiedyś wybrać, moi drodzy, na dwa dni. I na wszystkim się przejechać. Kurwa! O, rzadko widzimy, jak Johnny się uśmiecha. No, jaki miły moment. Zaziomeczkowaliśmy się. Trudno było wyczuć taki moment, w którym faktycznie zaczął się jakoś Johnny z nami kumplować. Tak od początku właściwie. Pierwsza scena. O, ja cię rozpierdolę, twoje ciało jest moje. Kolejna scena. Wiesz co? W sumie nie. Nie mam ochoty cię zabić. No i co? No i to by było na tyle, moi drodzy. Ty, no to było całkiem zajebiste, muszę przyznać. Taka totalnie oderwana od normalności scenka. Czy ja mogę pojechać jeszcze raz? Czy już wysiadamy? Wysiadamy. Fajne, fajne, podobało mi się. Wysiądź. Jakoś to, Johnny, skomentujesz? Kto tutaj się obsrał pierwszy, jeżeli chodzi o roller coastera? Czy on kiedykolwiek na roller coasterze jechał? To jest dobre pytanie. W chuj alkoholu, dobrze, będzie na części do modyfikowania. Proszę, widzicie, roller coaster w ogóle wycofany z użytku, a tak naprawdę wystarczyło dwa kabelki przełożyć, jeden przepiąć i gotowe.
Nie wiem, jacy frajerzy się tym zajmowali. Zgłoszenia przestępstwa, znowu jakieś bardzo niskie poziomy trudności, a ja już nie mam do końca co w tej chwili robić, ponieważ zostaje nam tak naprawdę, moi drodzy, kontynuować wszelkie wątki, jakie w tej chwili nam się tutaj pootwierały. Ja przed chwilą jak spadłem i musiałem wrócić poza nagraniem, przynajmniej chciałem to zrobić poza nagraniem, tam widziałem jakichś typów tutaj na dole, którzy aż czekają, że się ich zabije, ale nie są oznaczeni jako przestępstwa, ja nie chcę mordować ludzi, którzy nie zostali do zamordowania wyznaczeni. Tak więc, cóż mogę wam powiedzieć? Jezus Maria, tam jakieś kurwa działo było, bałem się, że mnie zaraz zastrzeli. Kończymy ten odcinek, jeżeli się wam podobało, to nie zapomnijcie zostawić lajka, popchnęliśmy fabułę do przodu, uratowaliśmy... O! Ała kurwa, rzeczywiście, co wy tu robicie w ogóle? Pablo Jumper też mi pisaliście, że jest w tej grze i że mogę go znaleźć, tak więc chyba muszę sobie to wygooglować, zacząć tak kolejny odcinek, żeby wam pokazać, gdzie się to znajduje i jak to wygląda. A, ale no... Uratowaliśmy Takemurę, dogadaliśmy się z Johnem, mamy questy dla niego. Nie na czarną godzinę, nie mam pojęcia o co z tym chodzi, ale bardzo chętnie to obczaję. Gdzie jest Johnny? Tak, ryzyko niskie, wiadomo, ten wyścig jeszcze mamy do zrobienia. Nadal musimy poczekać, aż ona wróci, nie wiem o co chodzi. To jest z tego całego chyba kolektywu Bartmosa. Mamy zaparkować samochód we wskazanym miejscu, trochę tego jeszcze jest, jakieś questy jeszcze na mapie, więc spokojnie moi drodzy, jeszcze się trochę w Night City pobawimy. Dzięki, pa pa.